Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, środa 25 marca to jest kolejny wstawak wielkopostny, wstawak dominikański, wstawak pobudzający, wstawak antywirusowy. Takie będzie jego przeznaczenie. Antywirusowy, szczególnie jeżeli chodzi o te wirusy duszy, bo co do ciała to nie wiem czy mogę pomóc, ale co do duszy to myślę, że ten wstawak będzie antywirusowy. Tak jak w ogóle każdy, mam nadzieję. No to jedziemy. Moi drodzy moi mili, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie. Mamy dzisiaj jako przewodnika yy, pana mistrza Eckharta. Czyli tego, który się chyba najczęściej pojawia w tych naszych porankach wielkopostnych, no ale to dobrze, bo on był naprawdę taki najbardziej płodny i najbardziej znany i dużo mądrości napisał. Bardzo go lubię. Miał niezwykłą odwagę. Dzisiaj bardzo jego ciekawa myśl, bardzo jego ciekawa myśl. Posłuchajcie cytatu: Czystość duszy polega na tym, że wyzwala się ona od życia w podziałach. A przechodzi do życia w jedności. Kani, co to znaczy czystość duszy? Ja wiem, że my często, kiedy słyszymy o czystości, to przede wszystkim odnosimy to do ciała, nie? że możemy być czyści albo nieczyści. Nasze ciała są czyste albo nieczyste, nasze umysły są czyste albo nieczyste. Też nasze dusze i serca są czyste albo nieczyste. Tylko, kani, warto to rozszerzyć nie tylko na takie myślenie, no właśnie w dziedzinie seksualności, czy w dziedzinie właśnie takiej nieczystości dosłownej. Kani, Eckhart mówi bardzo piękną rzecz. Mówi, na czym polega czystość duszy? Mówi, że czystość duszy polega na tym, że ona unika wszelkiego, co ją dzieli, a dąży do życia, które jest jednością. Kani, Bardzo prosto to można zrozumieć. Zobaczcie. Na czym polega czystość na przykład małżonków? Czystość małżonków polega na tym, że wszystko w małżonku jest oddane małżonkowi i nikomu innemu. Że to, co jest najwłaściwsze tej intymności, tej bliskości, nie chodzi mi tylko o ciało, tylko w ogóle tak, o uczucia, o emocje. Obliskość, intymność, zaangażowanie, przyjaźń, miłość, cierpliwość i tak dalej, no to wszystko jest skierowane i oddane współmałżonkowi. Mówimy, że małżonek jest czysty nie wtedy, kiedy po prostu nie zdradza swojej żony, chociaż oczywiście wiadomo, że wtedy też jakby to jest jeden z wyznaczników czystości, ale wtedy mówimy, kiedy jest naprawdę czysty, ich miłość jest czystą miłością małżeńską, kiedy oni są sobie nawzajem oddani, nie? kiedy się nie oddają ani sobie samemu, czyli nie szukają przede wszystkim siebie, bo to jest również nieczystość, kiedy się szuka tylko siebie, tylko są cali, Oddaniu współmałżonkowi. dokładnie o tym mówi Eckhart. Mówi: Jeżeli Twoja dusza ma być czysta, to ona musi być całkowicie jednoznacznie w jedności, oddana Bogu, czyli nie ma w niej podziału, nie ma w niej czegoś takiego, że część należy do, nie wiem, tego, a część do tamtego, tylko wszystko w tobie należy do Pana Boga. Kochani, co to znaczy? Też w takim przełożeniu tego na taką czystość taką fizyczną, nie? Że kochani, walka o czystość nie polega tylko na tym, że walczymy, nie wiem, z jakimiś tam pokusami, z jakimiś myślami, z jakimiś pragnieniami, pożądaniami. Nie. Tylko kiedy chcesz być czysty, to musisz się całym sercem oddawać Bogu. Jak się będziesz całym sercem Bogu oddawać, to również Twoje ciało, również Twoje pożądania, również Twoje pragnienia będą się ku Bogu pomału skierowywały. Kani, jeżeli Twoja dusza zna podziały, to właśnie tu jest nieczysta. To jest, Kani, strasznie mądra myśl karta. Nieczystość polega na tym, że nie należysz do Boga, tylko należysz albo do kogoś innego. Albo do siebie, albo do swoich pożądań, albo nie daj Boże, do Boga czegoś złego, nie do jakiegoś szatana, albo do innych jego pragnień i, i pomysłów. Bardzo mądra myśl. Czystość zaczyna się od przynależności do Boga. Nie zaczyna się od ciała, nie zaczyna się od pragnień, nie zaczyna się od pożądania, tylko zaczyna się od przynależności do Boga. Zobaczcie to, co mówi Pan Jezus w Ewangelii, nie? że nie można dwom panom służyć. Nie da się czegoś takiego. To rozdwojenie zabija człowieka. Albo jesteś tu, albo jesteś tu. Albo oddajesz się temu, albo oddajesz się Panu Bogu. Czysty człowiek to jest taki, tu się całkowicie oddaje Panu Bogu. To jest dużo więcej niż po prostu ciało. I myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne. Koleś, jeżeli ktoś z Was na przykład w Wielkim Poście walczy z nieczystością, nie może próbujecie walczyć o czystość w Waszym życiu. Bardzo dobra rzecz. To pamiętajcie, że tu się to zaczyna nie w ciele, tylko właśnie tu w oddaniu się Panu Bogu na własność. Moi drodzy moi mili, to byłoby tyle w naszym spotkaniu środowym. Bardzo Wam oczywiście za to spotkanie dziękuję i zapraszam na jutrzejsze kolejne. A dzisiaj oczywiście środa, więc, dzisiaj kolejny odcinek naszego serialu Jonasz po południu. A potem wieczorem, oczywiście, kolejny live z Różańcem i z czytaniem Słowa Bożego. Bądźcie, jeżeli tylko macie czas. Kani, też przypominam, ciągle trwa nasza. Adw Boże, adwentowa. Wielkopostna akcja Przyjaciele Afryki. Kani, ja wiem, że wydaje się, że jest teraz dużo innych też potrzebnie, Ale myślę, że warto też swoje serce otwierać szerzej. Jeżeli ktoś z Was ciągle chciałby złożyć. To bardzo Was zapraszam do tego, żeby tę naszą akcję Przyjaciele Afryki wspomóc. Bardzo konkretna pomoc w szpitalach i ludziom potrzebującym w Afryce. Razem z Fundacją Malek zebraliśmy w ogóle już tam chyba ponad 200, chyba 70 tysięcy. Jeżeli uda się więcej, będzie, będzie jeszcze super. Kochani, tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam Błogosławie i do jutra. Z Bogiem Papa!